tak sobie myślę, że doskonale wiemy, drodzy Państwo, jakie już mamy plany na wieczór. O tym, co będzie się działo w Malmö, oczywiście mówić dziś będziemy jeszcze nie raz. A teraz oddajemy głos, a w sensie ja oddaję Piotrowi, a Piotr chyba dalej. A Piotr Rochowi. Ale dodam jeszcze, że za chwilę będziemy mówić na temat Eurowizji i trochę oceniać szanse Luny i to, co dzieje się teraz w Malmö. Ja tak ją wczoraj nazywałam, że taką polską Lady Gagą. Bo i coś muzyka, i ten outfit, który... Tak, ja czytam właśnie w gazetach o poranku też o Lunie. Ale dobrze, zostawiamy show biznes, zostawiamy Eurowizję. Idziemy zgodnie z zapowiedzią do Rocha Kowalskiego, który już pewnie zniecierpliwiony i gotowy na spotkanie z państwem. Rochu, powiedz, kto dziś u ciebie w programie? Nie, absolutnie zniecierpliwienia nie masz. Roch Kowalski, gość poranka. Wielkie dzięki. Czekamy na tę rozmowę. Ja tak sobie myślę, że gdyby wszyscy dostali się do Europarlamentu, którzy kandydują, to w Polsce, drodzy państwo, byłoby dużo wakatów. Można byłoby zmienić pracę może. Ja nie planuję. Ja też nie, dobra. Zostawiamy ten temat. Drodzy państwo, Mariusz Kłopecki za chwilę powie państwu o pogodzie, jeszcze zanim gość poranka. A my idziemy na kawę. Tak.